Nasz punkt jest punktem Welcome Center informacyjnym, zarówno dla pracowników, którzy chcą wyjechać, jak i dla tych, którzy do nas przyjadą. Pracownicy mogą brać udział w wymianach najczęściej 5-dniowych, nauczać tam na uniwersytetach w Europie, ale także szkolić się w różnych jednostkach za granicą. Mamy ponad 200 umów z różnymi uniwersytetami i instytucjami w Europie, bo to nie tylko same uniwersytety, ale centra szkoleniowe. Wybór jest tak naprawdę szeroki i dowolny dla pracowników, którzy wyjeżdżają i nauczać, i tak jak mówiłem, szkolić się, więc mogą jeździć do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Europy, ale do kilku krajów spoza tego obszaru, więc tak naprawdę można przez całą karierę jeździć co roku w zupełnie inne miejsca. Wcześniej to wyglądało w taki sposób, że studenci musieli się udawać do rektoratu. Tutaj to miejsce wychodzi do studentów, jest na jednym z kampusów. I studenci też widzą, że jesteśmy dla nich, a nie tylko u siebie zamknięci w biurze. Warto tu przyjść, by się dowiedzieć, jak wyjechać i przede wszystkim, gdzie można wyjechać i dlaczego warto wyjechać za granicę. Musimy mieć na uwadze, że są różne kultury, różna społeczność i taka adaptacja jest bardzo trudna. Stąd tworzenie takich punktów ułatwia nam prowadzenie dalszych działań, kontaktu, pokazanie, że my jesteśmy przyjaźni, jesteśmy otwarci na taką współpracę. Trudno mówić o kształceniu, o nauce prowadzonym tylko w jednym kraju. To właśnie otwartość na współpracę międzynarodową powoduje to, że zarówno nasi studenci potrafią uzyskać takie wykształcenie, które pozwoli mieć szerokie horyzonty i znaleźć się w każdym kraju ze swoim odpowiednim wykształceniem, a z drugiej strony dla naszych naukowców prowadzenie badań w przestrzeni europejskiej i dalej jest również tym ważnym momentem, żeby znaleźć się w tej przestrzeni.